Maria, jesteśmy na gali dobrego stylu. Ja chciałabym zapytać, jak być w dobrym stylu? Jaki to jest ten dobry styl? Dobry styl to ubiór, ale nie tylko ubiór. To znaczy wyczucie dyplomacji, odnalezienie się w towarzystwie. To znaczy dbałość o szczegóły, o których niektórzy ludzie po prostu zapominają. To, że ktoś dobrze wygląda, to nie znaczy, że jest modny i stylowy. Trzeba pamiętać o chociażby najdrobniejszych dodatkach. Dbałość o detale, o szczegóły, żeby dopracować całość stylizacji, całość dobrego stylu. I wtedy mamy efekt całości wizerunku, dbałości o całość. Rozpoczął się nowy sezon, ten sezon letni. Co wybrać w tym sezonie? Na co powinniśmy postawić? Skoro sezon letni, nie będę odkrywczy i powiem, że wszystkie stylizacje kwiatowe, stąd gratuluję przepięknej kreacji. Jak zwykle, ponieważ ja kocham czerń. Czerń jest na każdą porę roku i na każdy sezon. Nie słucham się nowych, mało odkrywczych projektantów. Są za bardzo szaleni, że tak powiem, w tym, co robią. Ja zawsze uważam, że czerń jest elegancka, biel jest elegancka. To, co tak zwane sezonowe, aczkolwiek nieprzemijające, czyli kwiaty, wszystkie jedwabie, wszystkie koronki. Coś mi to tyk nie działo. I tyle. No właśnie, bo powiedziałeś o tej czerni i od razu mi tak przyszło na myśl, że w tej całej awangardzie, w tym wszystkim, co nam proponują projektanci, fajnie postawić na minimalizm. Też, na minimalizm. Minimalizm jest zawsze na topie. Pamiętajmy, że mała czarna a la Coco Chanel zawsze będzie ponadczasowa, nigdy nie przeminie. Minimalizm, ale jak dopracowany, jak klasyczny, jak można by powiedzieć prosty, ale elegancki, ponadczasowy zawsze. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję.